Kiedyś byli szczęśliwym małżeństwem. Ewa i Krzysztof poznali się na studiach i zakochali w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich związek, pełen namiętności i młodzieńczych marzeń, kwitł w miarę upływu lat. Pamiętali wspólne chwile spędzone na długich spacerach, wieczorach filmowych oraz wycieczkach, które stały się podstawą ich głębokiej więzi. Wspólne plany, marzenia i radości z codziennych drobiazgów budowały ich świat. Po studiach ich życie nabrało tempa. Krzysztof dostał dobrze płatną pracę w dużej firmie, a Ewa realizowała się jako nauczycielka w lokalnej szkole. Początkowo byli dumni z osiągnięć każdego z nich, a ich wspólne sukcesy cementowały ich związek. Wkrótce zdecydowali się na kupno mieszkania, które stało się ich wspólną przystanią. Mieszkanie, niewielkie, ale przytulne, urządzone wspólnie, stało się miejscem, gdzie marzyli o przyszłości. Jednak życie nie zawsze jest tak idylliczne, jakby się tego chciało. W miarę upływu czasu, miłość między nimi zaczęła przygasać, ustępując miejsca codziennym troskom i frustracjom. Krzysztof coraz częściej spędzał czas w pracy, wracając późno i zmęczony. Ewa, choć kochała swoją pracę, czuła się coraz bardziej samotna. Zaczęły się pojawiać drobne sprzeczki, które z czasem przerodziły się w poważne kłótnie. Początkowo były to tylko nieporozumienia o błahostki, niezmyte naczynia, nieodłożone rzeczy, drobne zaniedbania. Jednak z czasem kłótnie stały się coraz bardziej zaciekłe, a każde słowo bolało bardziej niż poprzednie. Krzysztof coraz częściej wychodził z domu, tłumacząc się pracą, a Ewa czuła się coraz bardziej zaniedbana i niezrozumiana. Brakowało dialogu, a każdy z nich zamknął się w swoim świecie, nie dostrzegając potrzeb i uczuć drugiego. Ewa zaczęła dostrzegać, że ich małżeństwo się zmienia. Próbowała rozmawiać z Krzysztofem, ale każda próba kończyła się kłótnią lub obojętnością. Krzysztof unikał rozmów, twierdząc, że jest zbyt zmęczony po pracy. Ewa czuła się coraz bardziej samotna i bezradna, a ich wspólne życie stawało się dla niej coraz większym ciężarem. Pewnego dnia, gdy Ewa wróciła do domu po ciężkim dniu pracy, zastała tam swojego męża w towarzystwie młodej kobiety. Krzysztof, z lodowatym spojrzeniem, przedstawił ją jako swoją kochankę, Magdę. "To jest Magda. Od dziś będzie mieszkać z nami," oznajmił bez cienia wahania. Ewa poczuła, jakby grunt usunął się jej spod nóg. W jednej chwili całe jej życie legło w gruzach. Stała oszołomiona, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Magda, młoda i atrakcyjna, wyglądała na równie zaskoczoną jak Ewa, ale w jej oczach kryła się pewność siebie. "Co ty mówisz? Jak to, będzie mieszkać z nami?" Ewa wykrztusiła w końcu, patrząc na Krzysztofa z niedowierzaniem. "Dokładnie tak, jak powiedziałem. Od dziś Magda mieszka z nami." "I lepiej, żebyś się wyniosła," Krzysztof odparł, nie patrząc jej w oczy. Rozpoczęła się gwałtowna kłótnia, pełna oskarżeń i wyrzutów. Ewa nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Jej świat się zawalił, a osoba, którą kochała i której ufała, okazała się kimś obcym. "To moje mieszkanie. Nie wyprowadzę się stąd," krzyczała Ewa, czując, że traci kontrolę nad sytuacją. "Nie, to jest moje mieszkanie i to ja będę w nim mieszkał z Magdą," odparł Krzysztof z równie wielką determinacją. Magda stała z boku, nie wiedząc, jak zareagować na tę sytuację. Była świadkiem rozpadu małżeństwa, ale wiedziała, że musi stanąć po stronie Krzysztofa. "Ewa, może powinnaś się uspokoić i porozmawiać z Krzysztofem na spokojnie," zaproponowała niepewnie. "Nie będziesz mi mówić, co mam robić w moim własnym domu," wrzasnęła Ewa, czując, że jej życie wymyka się spod kontroli. Ewa nie zamierzała ustąpić. Pozostała w mieszkaniu, podobnie jak Krzysztof, który nie miał zamiaru wyprowadzać się z Magdą. Życie pod jednym dachem stało się prawdziwym koszmarem. Każdego dnia dochodziło do awantur, które były coraz bardziej zaciekłe. "Nie mogę znieść tej sytuacji. Albo ty się wyniesiesz, albo ja," krzyczała Magda podczas jednej z wielu kłótni. "Nie pozwolę ci wygnać mnie z mojego domu," odpowiadała Ewa twardo. Krzysztof starał się utrzymać pozory spokoju, ale było jasne, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Magda, choć początkowo pełna entuzjazmu, szybko zrozumiała, że życie z Krzysztofem i Ewą pod jednym dachem jest nie do zniesienia. Każdego dnia atmosfera w mieszkaniu była coraz bardziej napięta. Kłótnie stały się codziennością. Ewa nie zamierzała ustąpić ani na krok, trzymając się swojego prawa do mieszkania. Magda, coraz bardziej zdesperowana,
próbowała przekonać Krzysztofa do podjęcia jakiejś decyzji. Krzysiek, nie możemy tak dłużej żyć. Musimy coś z tym zrobić, mówiła błagalnym tonem, podczas jednej z wielu kłótni. Wiem, Magdo. Znajdę sposób, aby ją stąd wyrzucić, odpowiadał Krzysztof, choć sam nie wiedział, jak tego dokonać. Ewa, choć zraniona i zrozpaczona, wiedziała, że nie może się poddać. Każdego dnia walczyła o swoje miejsce, nie dając się zastraszyć ani Krzysztofowi, ani Magdzie. Wspomnienia szczęśliwych chwil, które kiedyś dzieliła z Krzysztofem, teraz były tylko bolesnym przypomnieniem tego, co straciła. Życie pod jednym dachem stało się nie do zniesienia. Każdy dzień był walką o przetrwanie, a każda noc koszmarem. Ewa wiedziała, że musi znaleźć sposób, aby przetrwać tę burzę i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jakby napięcie w domu nie było wystarczająco duże, do sytuacji wtrąciła się teściowa Ewy, pani Krystyna. Kobieta, znana ze swojej despotycznej natury, zaczęła regularnie odwiedzać mieszkanie, domagając się, aby Ewa się wyprowadziła. Jej pojawienie się w mieszkaniu zawsze niosło ze sobą falę konfliktów. Pani Krystyna była kobietą o silnym charakterze, która zawsze stawiała na swoim. Od momentu, gdy Krzysztof związał się z Ewą, Krystyna miała mieszane uczucia wobec synowej. Z jednej strony chciała, aby jej syn był szczęśliwy, z drugiej strony często miała swoje własne, nieugięte zdanie na temat tego, co było dla niego najlepsze. Widząc, że Krzysztof jest nieszczęśliwy, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. To nie jest twoje miejsce, Ewo. Powinnaś odejść i dać Krzysztofowi żyć tak, jak chce, mówiła z wyższością, stojąc w kuchni i krzyżując ramiona na piersi. Nigdy nie wyprowadzę się z tego mieszkania. Jest moje tak samo jak jego, odpowiadała Ewa, czując narastającą wściekłość. Starała się zachować spokój, ale każda wizyta teściowej była dla niej prawdziwą próbą cierpliwości. Krystyna przychodziła niemal codziennie, krytykując Ewę za wszystko od sposobu prowadzenia domu, po relacje z Krzysztofem. Każda rozmowa kończyła się kłótnią, która tylko pogarszała atmosferę w mieszkaniu. Nie rozumiem, dlaczego nie możesz po prostu odejść? Przecież widzisz, że Krzysztof ma już inną kobietę, mówiła Krystyna, nie kryjąc swojego niezadowolenia. To nie jest takie proste. Mamy wspólne mieszkanie, wspólne życie. Nie zostawię tego wszystkiego tylko dlatego, że ty tak chcesz, odparła Ewa, zdeterminowana, by nie dać się zastraszyć. Krystyna była jednak nieugięta. Każdego dnia wywierała coraz większą presję na Ewę, starając się zmusić ją do wyprowadzki. Ewa, choć zraniona i zdezorientowana, wiedziała, że musi walczyć o swoje prawa. Czuła, że teściowa robi wszystko, aby ją złamać, ale nie zamierzała ustąpić. Pomimo codziennych kłótni, ani Ewa, ani Krzysztof nie mieli zamiaru ustąpić. Każde z nich trzymało się kurczowo swojego stanowiska, co sprawiało, że życie w mieszkaniu przypominało pole bitwy. Każda chwila spokoju była chwilowa, a każda rozmowa mogła przerodzić się w kolejną awanturę. Magda, coraz bardziej zmęczona sytuacją, próbowała przekonać Krzysztofa do podjęcia decyzji. Krzysiek, nie możemy tak dłużej żyć. Musimy coś z tym zrobić, mówiła błagalnym tonem, próbując znaleźć jakieś rozwiązanie. Wiem, Magdo. Znajdę sposób, aby ją stąd wyrzucić, odpowiadał Krzysztof, choć sam nie wiedział, jak tego dokonać. Jego frustracja rosła z każdym dniem, a każda nieudana próba porozumienia tylko pogarszała sytuację. Ewa, choć zraniona i zmęczona, nie zamierzała ustąpić. Każdego dnia walczyła o swoje miejsce w mieszkaniu, nie pozwalając, aby Krzysztof i Magda ją zdominowali. Czuła, że jej życie jest jak na wojennej ścieżce, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania i konflikty. Magda, widząc, że sytuacja nie zmienia się na lepsze, zaczęła tracić cierpliwość. Każdego dnia stawała się coraz bardziej rozdrażniona i zdesperowana. Nie mogę znieść tej sytuacji. Albo ty się wyniesiesz, albo ja. Krzyczała Magda podczas jednej z wielu kłótni, które stały się niemal codziennością. Nie pozwolę ci wygnać mnie z mojego domu, odpowiadała Ewa twardo, nie zamierzając się poddać. Wiedziała, że musi walczyć o swoje prawa, choćby kosztem własnego spokoju. Krzysztof, choć starał się utrzymać pozory spokoju, coraz częściej czuł, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Każda kłótnia z Ewą i Magdą tylko pogłębiała jego frustrację, a brak rozwiązania problemu stawał się coraz bardziej uciążliwy. Po kilku tygodniach napięć i awantur, Krzysztof postanowił podjąć radykalne kroki. Pewnego dnia oznajmił Ewie,
że wyprowadza się z Magdą, ale zamierza walczyć o mieszkanie w sądzie. To jeszcze nie koniec. Spotkamy się w sądzie i to mieszkanie będzie należeć do mnie, powiedział, patrząc na Ewę z determinacją. Ewa poczuła ulgę, że wreszcie będzie mogła odpocząć od codziennych kłótni, ale jednocześnie wiedziała, że prawdziwa walka dopiero przed nią. Postanowiła skontaktować się z prawnikiem i przygotować do sądowej batalii. Kiedy Krzysztof i Magda wyprowadzili się, mieszkanie wreszcie zyskało chwilowy spokój. Ewa mogła odetchnąć, ale wiedziała, że to tylko przerwa przed długą i wyczerpującą walką o jej prawa. Ewa nie traciła czasu. Skontaktowała się z renomowanym prawnikiem, mecenasem Piotrem Kowalskim, który miał doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku i własności. Ewa czuła, że jest w dobrych rękach, ale wiedziała też, że czeka ją wiele pracy. Każdy wieczór spędzała na przeglądaniu aktów własności, umów i korespondencji z bankiem. Była zdeterminowana, aby udowodnić swoje prawa do mieszkania. Dokumenty były rozłożone na stole w kuchni, a Ewa godzinami analizowała każdy szczegół, notując wszelkie istotne informacje. Pani Ewo, mamy solidne podstawy, aby wygrać tę sprawę. Musimy tylko dokładnie przygotować się do każdej możliwości, mówił jej prawnik podczas jednej z konsultacji. Dziękuję, panie mecenasie. Nie pozwolę, aby Krzysztof i jego kochanka wyrzucili mnie z mojego domu, odpowiadała z determinacją. Piotr Kowalski okazał się nie tylko kompetentnym prawnikiem, ale także wsparciem w trudnych chwilach. Podczas każdej wizyty u niego Ewa czuła się coraz bardziej pewna siebie. Rozumiał jej sytuację i wiedział, jak ważne jest dla niej zachowanie mieszkania. Proszę pamiętać, że każdy detal może mieć znaczenie. Musimy być przygotowani na każdy możliwy scenariusz, podkreślał Kowalski. Ewa zgromadziła wszelkie możliwe dowody na to, że mieszkanie było w dużej mierze jej zasługą. Mimo że oboje z Krzysztofem przyczynili się do jego zakupu, to jednak ona włożyła więcej środków finansowych oraz zaangażowania w jego utrzymanie i remonty. Każdego wieczoru, po pracy, siadała przy stole w kuchni z dokumentami. Przeglądała umowy kredytowe, rachunki za remonty, wyciągi bankowe. Notowała daty, kwoty, wszelkie istotne informacje, które mogłyby pomóc w sądzie. Często dzwoniła do Piotra, aby skonsultować kolejne kroki. Piotrze, mam tutaj dokumenty potwierdzające, że większość środków na remonty pochodziła z mojego konta, mówiła podczas jednej z rozmów telefonicznych. To bardzo dobrze, pani Ewo. Każdy taki dowód będzie na wagę złota w sądzie, odpowiadał Piotr z pewnością w głosie. Ewa wiedziała, że walka będzie trudna, ale była gotowa na wszystko. Miała wsparcie prawnika i wierzyła, że sprawiedliwość jest po jej stronie. Nadszedł dzień, w którym miało dojść do spotkania w kancelarii notarialnej. Ewa przyszła na miejsce pełna napięcia, wiedząc, że tam będą Krzysztof, Magda i pani Krystyna. Każdy krok na schodach prowadzących do kancelarii był dla niej jak wstęp do nieznanego. Wszyscy byli już na miejscu, gdy weszła do gabinetu notariusza. Krzysztof siedział obok Magiedy, trzymając ją za rękę. Pani Krystyna stała z boku, z surowym wyrazem twarzy. Ewa czuła, że wszystkie oczy są skierowane na nią, ale starała się zachować spokój. Dzień dobry wszystkim, powiedziała chłodno, siadając naprzeciwko nich. Notariusz, pan Andrzej Malinowski, zaczął omawiać sprawę, a atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Ewa zauważyła, że Krzysztof i jego matka są pewni siebie, jakby już wygrali. Magda siedziała cicho, ale jej oczy błyszczały złością. Pani Ewo, czy ma pani wszystkie potrzebne dokumenty? Zapytał notariusz, patrząc na nią ponad okularami. Tak, mam je tutaj, odpowiedziała Ewa, sięgając do torebki. Wyciągnęła teczkę z dokumentami i położyła ją na stole. W pewnym momencie Ewa wyciągnęła z torebki dokumenty, które przygotowywała przez ostatnie tygodnie. Te dokumenty potwierdzają, że mieszkanie należy do mnie, oznajmiła, patrząc prosto na Krzysztofa. Widząc dokumenty, Krzysztof i jego matka zareagowali natychmiastową wściekłością. Pani Krystyna nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. To niemożliwe. To mieszkanie należy do mojego syna. Krzyczała, rzucając gniewne spojrzenia na Ewę. Spokojnie, mamo. To jeszcze nie koniec, próbował uspokoić ją Krzysztof, choć sam był wyraźnie wstrząśnięty. Jak śmiesz twierdzić, że to twoje mieszkanie? Krzysztof płacił większość rat kredytu. Mówiła Krystyna z wyraźnym gniewem. Ewa czuła, że jest na właściwej drodze do zwycięstwa,
ale wiedziała, że walka jeszcze się nie skończyła. Spojrzała na notariusza, który zachowywał profesjonalny spokój, mimo napiętej atmosfery w pomieszczeniu. Pani Ewo, proszę przedstawić swoje argumenty, powiedział notariusz, dając jej szansę na pełne wyjaśnienie swojej sytuacji. Ewa zaczęła opowiadać o wszystkich dowodach, które zgromadziła, o swoich wkładach finansowych, o rachunkach za remonty, które opłacała sama. Każde słowo wypowiadała z determinacją, świadoma, że walczy nie tylko o mieszkanie, ale o swoje prawo do godności i sprawiedliwości. Te dokumenty jasno pokazują, że to ja wniosłam większy wkład w zakup i utrzymanie mieszkania. Krzysztof może twierdzić, co chce, ale fakty mówią same za siebie, mówiła, pokazując kolejne dokumenty. Krzysztof, widząc, że jego matka jest coraz bardziej zdenerwowana, starał się opanować sytuację. To jeszcze nie koniec, Ewo. Zobaczymy, co opowie sąd, powiedział, próbując zachować spokój, choć w jego oczach widać było gniew. Ewa wiedziała, że walka jeszcze się nie skończyła, ale czuła, że zrobiła pierwszy, najważniejszy krok w kierunku zwycięstwa. Pani Krystyna i Krzysztof zdali sobie sprawę, że nie będzie tak łatwo wyrzucić Ewy z mieszkania, a ona sama poczuła, że jej determinacja i praca nad zebraniem dowodów zaczynają przynosić efekty. Wychodząc z kancelarii, Ewa była pełna mieszanych uczuć. Z jednej strony czuła ulgę, że przedstawiła swoje argumenty, z drugiej wiedziała, że czeka ją jeszcze długa walka. Jednak była gotowa na wszystko, co miało nadejść, z pełnym przekonaniem, że sprawiedliwość jest po jej stronie. Krzysztof próbował jeszcze w sądzie podważyć ważność dokumentów przedstawionych przez Ewę. Proces ciągnął się przez wiele miesięcy, a każda rozprawa była pełna napięcia i emocji. Wiele razy stawali naprzeciwko siebie w sądowej sali, patrząc sobie w oczy jak przeciwnicy na ringu bokserskim. Pani Ewo, proszę przedstawić swoje dowody, powiedział sędzia podczas jednej z rozpraw, patrząc uważnie na Ewę, która stała przy barierce świadków. Ewa, choć zdenerwowana, spokojnie zaprezentowała wszystkie dokumenty, które zebrała przy pomocy swojego prawnika, Piotra Kowalskiego. Przysięgała, że będzie mówić prawdę i tylko prawdę, a następnie zaczęła przedkładać przed sądem dowody na swoje roszczenia. Te dokumenty pokazują, że to ja wniosłam większość środków na zakup mieszkania. Oto umowa kredytowa, w której jest jasno napisane, że większość rat była spłacana z mojego konta. Tu są również rachunki za remonty, które pokrywałam sama, mówiła Ewa, podając kolejne dokumenty. Krzysztof i jego adwokat próbowali znaleźć luki w jej argumentacji, ale bezskutecznie. Adwokat Krzysztofa, mecenas Adam Nowak, był znany z agresywnego stylu prowadzenia spraw. Pani Ewo, czy może pani wyjaśnić, dlaczego w niektórych miesiącach płatności były dokonywane z innego konta? Zapytał, starając się podważyć jej wersję wydarzeń. Oczywiście. W tych miesiącach miałam problemy z moim podstawowym kontem bankowym i tymczasowo korzystałam z konta oszczędnościowego. Wszystkie te transakcje są udokumentowane, odpowiedziała Ewa spokojnie, pokazując dodatkowe dokumenty. Każda rozprawa była pełna emocji. Krzysztof próbował wszelkich możliwych sposobów, aby zniechęcić Ewę i podważyć jej wiarygodność. Próbował przekonać sąd, że Ewa manipuluje dokumentami, że nie była uczciwa w swoich zeznaniach. Pani Ewo, czy jest prawdą, że często podróżowała pani służbowo, zostawiając Krzysztofa samego w domu? Jak może pani twierdzić, że była zaangażowana w remonty, skoro większość czasu spędzała pani poza domem? Zapytał adwokat Krzysztofa, próbując zasugerować, że Ewa nie miała realnego wkładu w dom. Tak, podróżowałam służbowo, ale każdy remont był dokładnie planowany przeze mnie, a wszystkie wydatki były konsultowane i zatwierdzane przeze mnie. Każdy rachunek, każda faktura są tego dowodem, odparła Ewa, nie dając się zbić z tropu. Po wielu miesiącach walki sądowej, sędzia wydał wyrok na korzyść Ewy. Mieszkanie miało pozostać jej własnością. W dniu ogłoszenia wyroku sala sądowa była pełna napięcia. Krzysztof siedział z kamienną twarzą, a Ewa czekała na decyzję z bijącym sercem. Sąd uznaje, że mieszkanie należy do pani Ewy, ogłosił sędzia, a jego słowa brzmiały dla Ewy jak melodia wolności. Ewa poczuła, jak kamień spada jej z serca. Wiedziała, że wygrała najważniejszą bitwę swojego życia. Krzysztof wstał gwałtownie, rzucając wściekłe spojrzenie w jej stronę, ale nie powiedział ani słowa. Jego matka, pani Krystyna, próbowała jeszcze coś powiedzieć, ale Ewa nie słuchała. Była skupiona tylko na tym, że wreszcie mogła odzyskać spokój.
Po wyjściu z sali sądowej Ewa usiadła na ławce w holu, oddychając głęboko. Piotr Kowalski podszedł do niej z uśmiechem. Gratulacje, pani Ewo. To była ciężka walka, ale udało się, powiedział, kładąc jej dłoń na ramieniu. Dziękuję, Piotrze. Bez ciebie bym tego nie osiągnęła, odpowiedziała Ewa, czując, jak łzy radości napływają jej do oczu. Po wygranej w sądzie, Ewa mogła wreszcie odetchnąć z ulgą. Krzysztof i Magda musieli opuścić mieszkanie, a pani Krystyna przestała się wtrącać w jej życie. Ewa zaczęła na nowo budować swoje życie, tym razem z poczuciem spokoju i bezpieczeństwa. Mieszkanie, które kiedyś było polem bitwy, stało się teraz jej azylem. Każde pomieszczenie przypominało jej o trudnej walce, ale też o zwycięstwie, które odniosła. Ewa postanowiła wprowadzić kilka zmian w wystroju, aby zacząć nowy etap w swoim życiu. Przemalowała ściany, zmieniła układ mebli, dodała nowe dekoracje, które symbolizowały nowy początek. Zaczęła również skupiać się na swojej pracy, która zawsze była dla niej źródłem satysfakcji. Dzięki wsparciu kolegów i koleżanek z pracy oraz przyjaciół, którzy byli przy niej w trudnych chwilach, odzyskała wiarę w siebie i swoje możliwości. Ewa, cieszę się, że wróciłaś do nas pełna energii, powiedziała jej koleżanka z pracy, Ania, podczas jednego z lunchów. Dziękuję, Aniu. To wszystko dzięki wsparciu was wszystkich. Bez was byłoby mi o wiele trudniej, odpowiedziała Ewa, uśmiechając się. Choć przeszła przez piekło, wiedziała, że wyszła z tej sytuacji silniejsza i bardziej niezależna. Zaczęła uczestniczyć w różnych kursach i warsztatach, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Poznała nowych ludzi, z którymi dzieliła swoje doświadczenia i marzenia. Ewa zdała sobie sprawę, że to, co przeżyła, uczyniło ją silniejszą osobą. Teraz mogła spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Mieszkanie, które kiedyś było miejscem walki, stało się jej domem, miejscem, gdzie mogła wreszcie znaleźć spokój i zacząć nowy, lepszy rozdział swojego życia. Każdego dnia budziła się z wdzięcznością za to, że miała siłę i odwagę walczyć o swoje prawa i odzyskać to, co jej się należało.